Każda nowa inwestycja to okazja na zdobycie zatrudnienia. Tak, oczywiście na pewno potrzebujemy 5 osób do obsługi. Chęci do pracy albo chęci do jazdy po lodzie. Mława będzie miała lodowisko. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać ponad własne możliwości. Z pewnością to pomoże w pracy nad własną formą i dobrym samopoczuciem. Dlaczego pomysł na to, że można cały dzień? Wyszliśmy z taką inicjatywą, gdyż wszystkie lodowiska, może nie wszystkie, ale większość lodowisk sprzedaje wejściówki na tercję. My poszliśmy troszeczkę w innym kierunku, czyli za jedną wejściówkę bez opuszczania kasy można przebywać na terenie lodowiska w godzinach jego otwarcia. Czyli teoretycznie kupując bilet do 9.05 można wyjść o 20.55. Dobrych wiadomości to nie koniec. Zadaszony obiekt o wymiarach 30 na 20 metrów stanie na terenie zapływalnią. Kryte lodowisko o powierzchni 600 metrów kwadratowych umili czas na długi czas. To, co jest bardzo ważne, że tafla lodu będzie pokryta, będzie zadaszona. To będzie hala. A w związku z tym jakieś czynniki niekorzystne, atmosferyczne nie będą miały wpływu na użytkowanie tego obiektu. Do temperatury plus 15, niesamowita informacja, plus 15, tafla będzie zamrożona i będzie można korzystać. Opady deszczu, opady śniegu nie będą wyłączały z użytkowania naszego lodowiska w naszym mieście. Miasto dwoiło się i troiło, jak sfinansować i utrzymać potężną przecież inwestycję. To okazało się nie być wcale takie trudne. Wystarczyło znaleźć odpowiednią firmę. W związku z tym szukaliśmy rozwiązania takiego, żeby powstało lodowisko, żeby było zarządzane przez podmiot prywatny, żeby służyło mieszkańcom Mławy, tym, którzy chcą korzystać z tej infrastruktury, a jednocześnie, żeby nie ponosić kosztów. Genialne rozwiązanie. Wyjątkowość tego przedsięwzięcia to także termin. Nie są to odległe plany. Wszystkim zależy na szybkim ślizganiu. Zajmijmy się teraz tym lodowiskiem, żeby ono powstało i żeby ruszyło tak, jak było powiedziane, z początkiem grudnia. Akrobacje na lodzie? Dlaczego nie? Ważne, by było atrakcyjne zajęcie i to dosłownie za rogiem, a nie w innym mieście.